Flores to jedna z najciekawszych i najpiękniejszych indonezyjskich wysp wchodzących w skład małych wysp sundajskich. Miejsce, które urzeka przyrodą i zaciekawia mozaiką etniczną. W naszej relacji opowiemy o mieszkańcach małej wioski Lekolembo. Będziemy świadkami wielu tajemniczych ceremonii, a także odwiedzimy kilka niepowtarzalnych miejsc. Zapraszamy do poznania Flores z naszej perspektywy i przeżycia z nami wielu niezapomnianych przygód. Będąc w okolicach Badżawy, obowiązkowo należy odwiedzić przynajmniej jedną z tradycyjnych wiosek społeczności Ngada. Te najpiękniejsze usytuowane są w górach i dolinach okalających od południa wulkan Inerie. Dzięki nowej drodze stały się one łatwo dostępne i najszybciej można do nich dotrzeć jadąc motorem. Niestety pogoda nam nie sprzyja i postanawiamy zobaczyć najbliższą tradycyjną wioskę. Bena, bo o niej mowa, jest najbardziej znana i zarazem najczęściej odwiedzana przez turystów. Praktycznie cała wioska utrzymuje się z dotacji, jakie muszą uiścić osoby chcące zwiedzić to miejsce. Opłata wynosi około 4 dolarów. Po załatwieniu formalności rozpoczynamy zwiedzanie. Bena składa się z dwóch rzędów drewnianych domostw, pomiędzy którymi rozciąga się plac. Miejsce to pełni wiele funkcji. Oprócz czynności dnia codziennego odbywają się tu różnego rodzaju ceremonie. W przeszłości chowano tu zmarłych. O dawnych pochówkach świadczą megalityczne konstrukcje zbudowane z kamiennych płyt. Na części z nich wciąż składane są ofiary w postaci zwierząt. Współczesne groby niestety nie są już tak okazałe i najczęściej składają się z drewnianego krzyża bądź pojedynczej steli. Najbardziej charakterystycznymi elementami znajdującymi się na placu są dwa rodzaje konstrukcji upamiętniające zmarłych. Pierwsze z nich Ngadu, drewniane, pionowe pale zakończone dachem w kształcie parasola. Obiekty te mają dawać schronienie duchom mężczyzn. Małe drewniane domki, nazywane faga, poświęcone są zmarłym przedstawicielkom płci pięknej. Konstrukcje te są miniaturkami tradycyjnych domostw. Ich wewnętrzne ściany pokryte są tajemnymi symbolami. Tutejsze domostwa nie należą do największych. Najczęściej składają się z jednej izby, kuchni i tarasu. Dachy poszczególnych budynków świadczą o przynależności klasowej ich właścicieli. W tych zwieńczonych małym domkiem bądź figurką wojownika mieszkają najstarsze rody. Elementem, na który koniecznie należy zwrócić uwagę odwiedzając to miejsce, są płaskorzeźby zdobiące część belek wykorzystanych w konstrukcjach domów. Na wzgórzu zamykającym wioskę od zachodu znajduje się figurka Matki Boskiej i punkt widokowy.
mimo coraz większej ilości turystów odwiedzających tę część Indonezji, wioski Ngada zachowały swój dawny charakter i będąc na Flores, koniecznie należy je odwiedzić. Apa kabar? Bye bye! W trakcie zwiedzania wioski Bena pogoda na tyle poprawia się, że postanawiamy przedłużyć naszą wycieczkę i odwiedzić jedno z tutejszych gorących źródeł. Po około 30 minutach jazdy docieramy do miejsca, w którym gorące źródło łączy się z zimnym i co najważniejsze, można się tu wykąpać. Miejsce to jest niezwykłe i pełne uroku. Według lokalnych legend łączące się źródła gorącej i zimnej wody powstały na skutek nieszczęśliwej miłości. Otóż kilkaset lat temu dziewczyna i chłopak należący do innych grup plemiennych zakochali się w sobie. Ze względów kulturowych i tradycyjnych nie mogli jednak być razem. Każda organizowana w tajemnicy randka mogła zakończyć się ich śmiercią. Zdesperowani młodzi zwrócili się o pomoc do szamana. Ten powiedział im, że zna sposób, by na zawsze byli razem i że stanie się to już najbliższej nocy. Nasi bohaterowie powrócili do swoich wiosek. Po zapadnięciu zmroku ich ciała zamieniły się w wodę. Z dziewczyny powstało gorące źródło, a z chłopaka zimne. Młodzi podążyli ku sobie i tak to powstało miejsce, w którym obecnie się znajdujemy. Te naturalne termy są obecnie ulubionym miejscem kąpieli zarówno miejscowych, jak i turystów. Gorącym źródłom przypisuje się lecznicze właściwości. Gorące źródła, w przeciwieństwie do gejzerów, powstają z wód pomagmowych, wydobywających się z głębi ziemi na obszarach działalności wulkanicznej.